Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w naszym programie ekipę z Gościszowa, która wybiera się na niesamowitą przygodę do Grecji, a będzie uczestniczyła w rajdzie pod tytułem Złombol. Chłopaki, powiedzcie, co to jest w ogóle za rajd? Co to znaczy Złombol? Złombol jest to rajd charytatywny, gdzie zbieram pieniążki dla dzieci z domów dziecka. Przy okazji rywalizujemy z innymi ekipami o to, kto dojedzie na metę, a kto nie. Ale powiedz teraz najciekawsze, czym jeździ się w Złombolu? Na Złombolu jeździmy starymi autami. Najlepiej Żukiem, Polonezem, dużym Fiatem, Maluchem, Faworytką. Auta muszą być ze wschodniej flanki. Czyli to muszą być też stare auta z czasów jeszcze pamiętających PRL, rozumiem, dokładnie, tak? Dokładnie. I powiedzcie, i z roku na rok, z tego co widziałam, no to ta akcja, ta impreza się rozrasta. Pierwszy rajd był w 2007 roku, wystartowały 2 auta, gdzie to byli organizatorzy. Dzisiaj, w tym roku wystartuje ponad 830 aut, między innymi Wy. Tak. Jak oceniacie tę imprezę? Tą wielkość, prawda? No bo z roku na rok jest coraz więcej, tych aut dochodzi, coraz więcej zainteresowanych. Jak to wygląda tam na miejscu? Jest nasza druga impreza. Na pierwszej byliśmy bardzo tacy zdezorientowani, nie wiedzieliśmy co, z czym, jak, do kogo się zwrócić i tak dalej. W tym roku jest o wiele łatwiej i myślimy, że będziemy mieli też lepsze wspomnienia. Impreza przebiega różnie. Czasami się po 50 km potrafi zagotować woda. Tak mieliśmy ostatnio. Okazało się, że pompa wody nawaliła i musieliśmy ją wymieniać. To zanim powiesz, co wymienialiście, to powiedz jeszcze teraz, powiedzcie chłopaki, czym Wy wystartujecie w tym rajdzie? Jakim samochodem? My wystartujemy w tym roku Żukiem, jak poprzedniego roku też, który jest w miarę dobrze przygotowany, ale jak to Żuk żyje swoim życiem, nigdy nie wiadomo, czy nas dowiezie, czy nie. No i ogólnie jest w miarę oryginalny. Z zewnątrz, w środku niekoniecznie, ale ma serce oryginał, skrzynia oryginał, poza lusami z zewnątrz jest wszystko w oryginale. Czyli macie oryginalne części, rozumiem, a czy regulamin tutaj przewiduje, że możecie włożyć jakiś inny silnik do danego auta, bądź jakieś części zamienne? Można, czy tu są ścisłe reguły, nie, że mają być oryginały? Nie, można włożyć co się chce i jechać czym się chce, aby to była po prostu skorupa z PRL-u, z czasów PRL-u, ale my stawiamy na oryginał, bo to na tym polega zabawa, żeby jechać i liczyć na niespodzianki po drodze. On był kupiony specjalnie na Złombol i no jak długo się da, będziemy nim jeździć i go tam przerabiać troszkę, żeby lepiej się jechało. Aha, czyli generalnie Żuk jest kupiony na Złombol ściśle pod tą imprezę, bo chcieliście w niej uczestniczyć. No to teraz powiedzcie, dlaczego właśnie Żuk, a nie Fiat 125 albo jakaś Nyska, albo Warszawa? Dlaczego to właśnie Żuk, a nie inny model? Maluch? Paweł, dlaczego Żuk? Dlaczego Żuk? Bo jest dużo mniej miejsca, duże bagaże można zapakować, przespać nawet można w nim wygodnie. I można zabrać dużo części. Nie można, to chyba jest przede wszystkim, prawda? To, o to tutaj chyba trzeba zabiegać jak najbardziej, żeby podejść do rajdu i żeby go odpowiednio zakończyć, prawda? W danym miejscu, dokładnie. Powiedzcie, no to w takim razie, jak robią to inne ekipy, które jadą maluchami? Gdzie oni mają części? Wiele ekip stosuje bagażnik dachowy. Mhm. I widzieliśmy po trasie, że tam mają bardzo, bardzo dużo części. Widzieliśmy też kilka ekip, które mają przyczepkę. Można jechać z przyczepką? Można jechać z przyczepką, jak najbardziej. Aha. I w tej przyczepie mają namioty, części, koła, gaźniki, uszczelki, silikony, wszystko. Aha, to rozumiem tak, na dzień dzisiejszy do startu macie auto przygotowane bardzo dobrze, stan techniczny sprawdzony, wszystko jest ok, natomiast no, w trasie różnie bywa i na te ewentualne sytuacje jesteście też przygotowani, tak? Ale gdyby tak wyszło, że jednak jakiejś części Wam zabraknie, z tego co wiem, to nie możecie korzystać z żadnych asystansów, ubezpieczenia, nie możecie korzystać z miejscowych mechaników. Jak w takiej sytuacji może sobie dana ekipa poradzić w tym zlocie? Na pokładzie naszej ekipy jest mechanik, jest Paweł. Jest bardzo obcykany w temacie. Zawodowiec. Jest dwóch mechaników. Jeszcze Mariusz, ale Paweł Żuka przygotował od podstaw sam, wie jak tam wszystko go boli. części zamienne, których nie mamy, no to zawsze można liczyć na inne ekipy, które bardzo chętnie pomagają. Jak my możemy komuś pomóc, też pomagamy, wymieniamy się częściami i naprawiamy wspólnie auta i tak dalej. Aha, czyli można liczyć na inne ekipy. Nie ma tutaj problemu, że każdy trzyma dla siebie, bo jak mi braknie jakiejś części, nie dam komuś. Nie. Jak najbardziej wszyscy się dzielą chętnie i pomagają. I na tym to wygląda. I to jest w sumie cała frajda z tej zabawy. No to powiedzmy jeszcze od początku. Startujecie w sobotę 1 września z Katowic. Co to jest za miejsce? Gdzie tam się startuje? Startujemy bezpośrednio spod Spodka. Tam będzie oficjalny start o godzinie 12. Będzie można przejechać przez bramę. Wiele ludzi przyjdzie na start, będzie nam dopingowało, machało. Jest uczestnicy i również ci kibice, obserwatorzy, prawda? Sponsorzy. Jest to naprawdę ciekawa impreza. No to powiedzcie teraz tak, w tym roku jak będzie przebiegała wasza trasa? Jakie jest miejsce docelowe? Bo z tego co wiem, no to co roku jest obrany inny kierunek, prawda? Inna meta w innym kraju, w innym miejscu. Jak w tym roku się tutaj to zapowiada? Co roku 1 stycznia organizatorzy ogłaszają, jakie jest miejsce docelowe. W tym roku jest Grecja, Półwysep Halcydycki. Będziemy przejeżdżać przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, aż do Grecji. No a powiedzcie teraz właśnie, bo to jest ścisła trasa wyznaczona przez organizatorów, czy każdy uczestnik może sobie jakoś ją zmieniać? Nie, każdy może indywidualnie jechać jak mu pasuje, jak ma ochotę coś pozwiedzać, czy nie wiem, auto mu nawali, później musi nadgonić kilometry, może sobie pojechać krótszą drogą, czy jak uważa. A powiedzcie właśnie, jeżeli chodzi o postoje, czy tutaj organizatorzy zapewniają wam miejsca postoju, gdzie macie, nie wiem, hotel już zamówiony albo miejsce kempingowe na namioty? Jak to jest? Czy po prostu organizatorów to nie interesuje? Jest meta, jest start, meta i tyle. Jak to wygląda po drodze? No bo to jednak jakby nie było, właśnie musimy wspomnieć o tym, że chłopaki mają do pokonania około 2000 km w jedną stronę. Także to jest naprawdę duża trasa, jeszcze jak na takie stare auto, to jest naprawdę wyczyn. No i teraz jak sobie poradzić z tą drogą no, w ciągu tej wyznaczonej trasy? Jak to wygląda? Organizatorzy nie zostawiają nas samych, proponują nam kampingi, gdzie ewentualnie możemy się przespać, umyć, gdzie część z łombolowców będzie się spotykała na tych kampingach. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, każdy może jechać swoją trasą, przespać się, no, powiedzmy, na dzikusa gdzieś, na CPN-ie, tak robiliśmy w zeszłym roku. Nasz Żuk nie jest najszybszym autem, dlatego mamy sporą stratę w stosunku do polonezów czy dużych Fiatów, bo oni prędkość przelotową mają o 30-40 km większą, dlatego oni mogą zagospodarować więcej czasu na organizację takiego noclegu i tak dalej. My niestety nie mamy takiej możliwości. No w tym roku już przyspieszyliśmy trochę naszą furkę, także tak myślę, że 100 średnia prędkość przelotowa, jak się uda. Nawet 100 km na godzinę wyciągnie, naprawdę? Wyciąga 130, ale tak żeby go nie zarżnąć do Katowic, to musimy go oszczędzać troszkę, tak koło 100 planujemy jechać cały czas. Właśnie, jaki ma w ogóle zbiornik? Za mały. Ilulitrowy? Jak to wygląda? Tego nikt nie wie. Zbiornik ma 45 litrów. No. Yes. Ale jemy na CPN-ie do tego momentu, aż zacznie się wylewać. Nie ma takiego tankowania, żeby się nie ulało. Jest tak skonstruowany wlew, że zawsze się coś uleje. A dodatkowe bańki wozicie z paliwem? Tak, mamy 20 bańkę w rezerwie. A co z olejem? Oleju też mamy 20 w zapasie. Oleju jest więcej niż paliwa. Oleju ogólnie brać nie bierze, ale no trochę nam krwawi maszynka. Jak ktoś na temat, na sznurze, na wale, gdzie to jest po prostu bolączka tych aut, nie? Niemożliwe do zrobienia. Niemożliwe do uszczelnienia i on tam cały czas nam się poci i oleju musimy dolewać. Wymiany nie są konieczne, bo cały czas dolewamy. A czy nie boicie się właśnie, że gdzieś w którymś momencie, w połowie trasy wam po prostu odmówi wam posłuszeństwa i przestanie jechać? Boicie się tego? Macie taką myśl? Jakbyśmy się bali, to by nas tu nie było. My nie boimy się, my na to liczymy. To są te emocje, prawda? Dokładnie. Sami chcemy zobaczyć, jak się zachowamy w takiej chwili. I to jest dreszczyk emocji, który cały czas towarzyszy No właśnie, a powiedzcie właśnie, skąd w ogóle się dowiedzieliście o tym rajdzie? Skąd w ogóle pomysł, żeby jechać w Złombolu? Skąd to się wzięło? Ja się dowiedziałem od Marka i od Pawła. A wy skąd wiedzieliście? Ja ogólnie to oglądałem już parę lat wcześniej na YouTubie i tak dalej i zawsze chciałem wziąć w tym udział. Jakoś nigdy nie mogłem zmontować ekipy i brak czasu i pieniędzy, co najważniejsze. A w zeszłym roku nam się udało z Pawłem w przerwie świątecznej. Zaczęliśmy kombinować, znaleźliśmy Żuka, pojechaliśmy po niego pod Lublin, na drugą stronę Polski. No i zaczęliśmy po prostu zgrywać ekipę, montować auto, przygotowywać wszystko, no i nam się udało. Z jakiego rocznika mamy tutaj to nasze cacko? Jaki to ma silnik? Jak to technicznie wygląda, od strony technicznej? Co tutaj proponuje ten wasz Żuk? Nasz Żuk jest z 91 roku, silnikiem 2.100 benzyna, 70 koni. Całe 70. Całe 70, tak. Czego tak naprawdę oczekujecie od tego rajdu? Po co tam w nim w ogóle bierzecie udział? O co w tym wszystkim chodzi? Na czym polega zabawa? O dobrą zabawę, o satysfakcję, że zrobiliśmy tyle kilometrów tak starym autem, polskiej produkcji, co najważniejsze jest dla mnie przynajmniej. No i pomagamy dzieciom z domów dziecka. Kwota, którą zbieramy od darczyńców, trafia na fundację na Śląsk. Ona następnie dysponuje to na domy dziecka z województwa śląskiego i opolskiego. No dobrze, no ale w jaki sposób wspieracie? Co to znaczy wspieracie domy dziecka? Złombolowcy wspierają dzieci z domów dziecka. Co to znaczy? Na czym to wsparcie polega dokładnie? No, macie wpisowe, tak? Jest wpisowe. Na naszym pojeździe możemy udostępnić darczyńcom powierzchnię reklamową. Oni wpłacają pieniądze na konto fundacji. Organizatorzy Złombol przypisują nam tą kwotę i wpłatami od darczyńców wykupujemy sobie możliwość udziału w takim rajdzie. Minimum 1500 zł każda ekipa musi nazbierać. W tym roku udało się uzbierać trochę więcej, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Czyli wspieracie. No z tego co wiem, statystyki nie kłamią. No właśnie pierwsza kwota w pierwszym rajdzie to była kwota 14 000. Na chwilę obecną to jest ponad 1 200 000, prawda? Także tutaj i ta pomoc dla tych dzieci też rośnie, bo teraz już się nie ogranicza tylko do jakichś przyborów toaletowych czy tam szkolnych, znaczy, ale to już ogólnie są dzieci nie trafia na przybory, to nie wiem, no też w pewnym sensie trafia na edukację, przybory i tak dalej, ale głównie to jest rekreacja, żeby te dzieci z domów dziecka i tak dalej też mogły się pobawić, nie wiem, mieć sprzęt sportowy, wyjechać na kolonie i takie sprawy. Podoba wam się ten pomysł? Jasne, dlatego tu jesteśmy. Czyli generalnie wy macie fajną zabawę, ekstremalną zabawę, ale jednocześnie macie satysfakcję, że daliście swoją cegiełkę dla tych dzieciaczków biednych, prawda? Dokładnie, dokładnie. Tutaj należy jeszcze podkreślić właśnie cały czas to, że tak, zbieracie pieniążki na wsparcie dla dzieci z domów dziecka do fundacji. W 100% organizatorzy Złombolu to przekazują. Minimalna kwota 1500 zł. Natomiast cały koszt, cała wasza wyprawa, czyli jedzenie, podróż, paliwo, wszystko musicie we własnym zakresie sobie zorganizować. Dodatkowo wszyscy pracujecie zawodowo, czyli to jest wasz urlop, tak? To jest wasz urlop. Czy zarażacie znajomych Złombolem, tą całą akcją? Jak w ogóle znajomi wasi odbierają ten wasz już niebawem wyczyn? Ogólnie każdy twierdzi, że jesteśmy nienormalni i że nie dojedziemy. I że nie dojedziemy. I to jest kolejny powód, dla którego dojedziemy. Aha, macie satysfakcję, chcecie im udowodnić, że... Ale dużo osób zazdrości. Zazdrości tylko... Ludziom ciężko się odważyć. Aha, ciężko. Ale już drugi żuczek jest zakupiony w Gościszowie. Może w przyszłym roku już wystartuje. Będziemy lecieć na 2 z Gościszowa. Czyli już zarażacie jednak. Tak, tak. Tylko że po prostu no, czas. Głównie czas i pieniądze blokują ludzi, nie? Bo auta z PRL-u po prostu, gdzie kiedyś żuki rozdawali za darmo, tylko żeby na kogoś umowę spisać, to teraz nie ma takiej opcji, trzeba grube pieniądze za nie płacić. No właśnie powiecie, to ile wart jest przykładowo wasz żuk bądź podobne żuki? W jakich cenach teraz one chodzą na rynku? No ciężko to określić, zależy głównie od stanu, czy jest jeszcze trochę blachy w nim, czy tylko rdza, bo nie ma żuków bez rdzy. Ale tak, nie wiem, no ceny się wahają różnie od 2000 do 20 000. To też na pewno zależy od wkładu, jaki został włożony, w jakim dokładnie, jest stanie technicznym, prawda? Czy jest w oryginale tak samo właśnie? Oryginały wiadomo są najdroższe, no ale oryginałem też ciężko jechać taką trasę, bo te siedzenia to wszystko jednak no nie nadaje się na dłuższą. Osób hałas. Hałasuje. Hałas, my tutaj robiliśmy wszystko, co się da, żeby go wyciszyć, no i da się w nim nawet porozmawiać już. Aha, wcześniej dało radę. Czyli generalnie silnik, serce ma oryginalne, natomiast tutaj już takie małe modyfikacje, metamorfozy zrobiliście. Jak powiecie, jak klimatyzacja właśnie? Klimatyzacja jest dwustrefowa, przód, tył osobno, trzybiegowa, wentylatorki są. Czyli wentylatory, tylko wentylatory. Tylko wentylatory. No, mamy też uchylne szyby przednie. No, co jeszcze? No bo to jednak jest długa trasa, no i teraz dziury w podłodze wyjątkowo i gorące lato. Wyjątkowo gorące lato, no to musi być bardzo ciepło w aucie, prawda chyba? Jak to wygląda? Stosujemy bardzo dużo napoi chłodzących. Stosujemy się do zaleceń dietetyków. Pijem dużo wody. Dużo wody. Robimy częste pauzy. Tak, start w Katowicach 1 września, sobota. Kiedy macie być na mecie na Półwyspie Halcydyckim? Na mecie musimy być 5. Jest to środa. Wtedy jest, można odebrać certyfikat ukończenia rajdu od organizatorów. A żeby odebrać taki certyfikat, jakie warunki trzeba spełnić? Bo jest różnie. Ktoś może stanąć w środku trasy, tak, po środku i już nie dojechać. Czy taka osoba też odbierze ten certyfikat? Jak to jest? Nie dostanie tego certyfikatu. Auto musi przejechać start i metę. Start i metę musi auto przejechać. I trzeba pamiętać, że nie wolno żadnych lawet używać, asystansa. Nie wolno. Nie wolno. Są ścisłe reguły. Nie na tym zabawa polega. Trzeba dojechać o własnych siłach, ewentualnie przy pomocy innych ekip. A powiedzcie, czy wy jedziecie sami, czy macie, bo tak, 835 aut startuje z Katowic, tak? I cały sznur tych samochodów jedzie jeden za drugim, czy dzielicie się na grupki? Nie. Jak to wygląda później właśnie podczas tych 5 dni? To wszystko dzieli się na grupki, głównie są to po prostu auta, które jadą daną prędkością przelotową, tak jak my w zeszłym roku mieliśmy, nie wiem, koło 70-80 jechaliśmy i złapaliśmy ze sobą 2 żuczki, które, no i lecieliśmy sobie na 3 całą trasę. Są auta, które jadą, nie wiem, polonezy już tego nowszego typu i tak dalej, one jadą 140-160, to nie ma szans, żebyśmy się trzymali razem. Ogólnie 830 aut w jednym, nie wiem. Tak, to jest niemożliwe po prostu. Byłby niezły korek. W jednym konwoju nie ma szans, żeby to utrzymać. Nie ma szans, żeby to utrzymać. No właśnie. I to jest też niebezpieczne, prawda? A jak was postrzegają ludzie, jak jedziecie autostradami, później mniejszymi miastami, prawda? Zwracają na was uwagę, no bo takich aut już się raczej nie spotyka, prawda? Jak to wygląda w naszym kraju i za granicą? Bardzo pozytywnie, wszyscy do nas podchodzą na parkingach, tam nie wiem, zagadują co, jak, gdzie, dlaczego i co to w ogóle jest Złombol. Naprawdę pytali nas w każdym kraju, przez które przejeżdżaliśmy, głównie polscy kierowcy ciężarówek, którzy nie zaczynali swoją karierę na takich autach, nie? Wszechobecni znowu. Aha, czyli bardzo pozytywnie tutaj odbierają was. Nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś tam nas, nie wiem, strąbił czy coś w tym stylu, bo jedziemy za wolno czy komuś przeszkadzamy, nie? Każdy raczej to rozumie, jak ktoś tego nie rozumie, no to powinien siedzieć w domu, a nie jeździć po drogach. Słuchajcie, zwracacie bardzo na siebie uwagę, macie do pokonania kilka krajów. No jak tutaj wygląda służba mundurowa, czyli policja? Czy macie jakieś taryfy ulgowe, czy wręcz przeciwnie? No bo myślę, że mamy i to dość duże, bo... No nikt nas się jeszcze nie czepił, a mieliby za co. Aha, czyli łaskawiej. Policja tutaj patrzy. Mieliście już jakąś kontrolę? Byliście kontrolowani czy nie? Nie. Kontroli nie było. No mieliśmy na parkingu w Niemczech taką, nie wiem, sytuację. Po prostu zajechaliśmy na camping, gdzie mieliśmy tam noclegować i tak dalej. Ale no camping już był zamknięty, nie chcieli nas tam wpuścić. Pojechaliśmy na CPN, pierwszy CPN w stronę jakby celu. No i stanęliśmy, poszliśmy do obsługi CPN, zapytać się, czy możemy tam nocować, namioty porozbijać i tak dalej. Zgodzili się, oczywiście za chwilę była policja, jak to w Niemczech. Ale no też wytłumaczyliśmy im, co to jest Złombol, gdzie jedziemy, po co jedziemy, no i tam po prostu mówili, że okej, możemy sobie tam robić co chcemy, aby rano tam nie było śmietnika po nas, tylko że to wyglądało tak jak dzień wcześniej. No. Ile kilometrów dziennie przejeżdżacie? Średnio? No różnie, w tym roku tam nam wypada, nie wiem, coś koło 400 dziennie, ponad 400. Tak. Ale to też nie jest, no w zeszłym roku mieliśmy parę awarii, gdzie w jeden dzień zrobiliśmy 200, w drugi 700, bo jeden dzień naprawialiśmy auto cały czas. Czyli tu nie ma reguły żadnej, to jest po prostu jak auto pozwoli, tak? Dokładnie, jaki humor będzie miało, gdzie nas dowiedzie. No i powiecie, trzymacie się takimi grupkami, tak? Spotykacie się na postojach w różnych tam momentach i jak to wygląda? Jak wyglądają właśnie to życie takie w trasie? Jak to wygląda? Tu jedziecie sobie później co? Jest jakaś awaria? Pomagacie sobie wspólnie ekipami? Jak już poradzicie sobie, jedziecie na postój, namioty bądź hotel? No i co tam dalej na tych postojach? Jest zabawa? Jest, no przede wszystkim zabawa. Ogólnie, no to nie wiem, każdy wyciąga, nie wiem, kuchenki, garczki, wszystko co się da, gotujemy, nie wiem, z 3 żuków wspólną tam kolację, czy obiad, czy śniadanie. Paweł grzebie przy wszystkich 3 autach. Paweł mechanik, tak? Prywatny. Ogląda, co można poprawić w naszym, podpatruje. My staramy się zapewnić mu pokarm i dobrą atmosferę. Czyli generalnie wszyscy o siebie dbają, tak? I tutaj... Tak, w tym roku mamy drugiego mechanika, więc no też będzie na pewno lżej. Pawłowi łatwiej będzie. Pawłowi będzie łatwiej, bo no ogólnie, no co my z Kubą możemy, my tam raczej, nie wiem, jesteśmy... Wspieramy duchowo. Duchowo wspieramy, organizujemy kolacje, jakieś zimne piwko i tego typu sprawy. No dobrze, wasza ekipa w tym roku jest 4-osobowa, tak? Paweł, Kuba... Mariusz i Marek. Marek i Mariusz, tak? Przepraszam. I teraz tak, czy to jest wasza stała ekipa, czy... Mariusz, ty jesteś pierwszy rok, prawda? Ja jestem pierwszy rok, mnie zarazili właśnie z tamtego roku, jakie mieli przygody właśnie cudowne. No i długo czekałem na ten wyjazd bardzo. Chcesz skosztować tej adrenaliny? No i bardzo właśnie. W tamtym roku wyjechali, mi Paweł właśnie powiedział, ale jakoś nie byłem gotowy w tamtym roku, żeby wyjechać z nim. I już długo się szykowałem na ten rok, także jestem 100% przygotowany i już bym chciał wyjeżdżać właśnie. Wsparcie mechanika na pewno tutaj będzie bardzo dużym plusem, prawda? My z Pawłem zawsze mechanicy, także chyba sobie damy radę na pewno. Jeden rocznik razem się uczyli, także... Razem do jednej szkoły zawsze chodziliśmy, także na jednych samochodach się uczyliśmy. Czy lubicie naprawiać stare samochody? Czy to jest tylko ta jedyna perełka? Czy jak to jest? Bo wy z zawodu, wy pracujecie zawodowo jako mechanicy, prawda? Tak. No i powiedzcie, jak się naprawia takie stare auta? No na pewno dużo lżej niż te nowe. Jeśli ci przyjdzie coś przy tych nowych zrobić na przykład, no to przede wszystkim komputer, a w tych to wystarczy płaski śrubokręt i krzyżak i to praktycznie wszystko się zrobi, co nie? Wszędzie jest dojście, wszędzie można wszystko zrobić, malutka skrzynia czterobiegowa, na przykład jak w Żuku, jest moment ściągnąć, no ty nie wiem czy moment dokładnie, bo ja nie ściągałem, tylko Paweł ją ściągał. Nieraz. A dostęp do części właśnie, to jest problem duży? Bezproblemowy. Jest bezproblemowe, ale trzeba czekać, bo to są zamówienia. Już jesteście doświadczeni, drugi raz wybieracie się na rajd. Powiedzcie, jakie były takie nietypowe sytuacje w zeszłym roku podczas rajdu? Czy spotkaliście właśnie się z jakąś trudną awarią u siebie albo u kolegów? Jak jechaliśmy w stronę Francji, w okolicach Norymbergi, nasza zaprzyjaźniona ekipa Dzikich Orłów złapała awarię, żuk stanął na zwężce. My pojechaliśmy dalej, nie wiedząc co się w ogóle dzieje. Przez telefon pogadaliśmy z nimi, zatrzymaliśmy się na pierwszym CPN-ie. Mija dosłownie 10 minut, inni złombolowcy ciągną ich na lince. Naprawdę? Na autostradzie w Niemczech? Na zwężce? Na zwężce, na autostradzie w Niemczech. Pociągnęli ich do tego CPN-u, na tym CPN-ie udało się usterkę naprawić, nie była zbyt poważna i ruszyliśmy dalej. A powiedzcie, jeżeli wyrusza... pewna ilość aut, czy wszystkie z reguły auta dojeżdżają na miejsce, czy się wykluszają po drodze mimo wszystko? Jak tam? Paru było poległych, nie pamiętam dokładnie ilu, ale nie dużo. Wydaje mi się, że nie było dużo, to było około 10 aut, może nawet mniej niż 10. No, z reguły sobie radzą. Tak. No to już naprawdę musi, nie wiem, korba wyjść bokiem, czy coś w tym stylu, żeby nie dojechać dalej. No. Jeżeli chodzi o uczestników, no bo to są... w tysiącach liczeni uczestnicy. Czy to są z reguły sami mężczyźni, czy panie też są? Jak to Większość tam? Jest mężczyzn, niestety. Ale jest też dużo dziewczyn, kobiet i tak dalej. Po trasie spotkaliśmy jedną ekipę, która jechała właśnie 4 dziewczyny w maluchu. Same dziewczyny? Same dziewczyny. To rodziny też wyjeżdżają, co nie? Tak, rodzice z dziećmi wyjeżdżają tak samo właśnie. Bo to jest na zasadzie takich wakacji, prawda? Dokładnie. Okej, a czy znacie teraz jeszcze jakieś grupy z naszego regionu, które też uczestniczą w rajdzie? Rok temu poznaliśmy 2 ekipy z okolic Bolesławca. Dokładnie nie wiem, nie pamiętam. Ale są. Ale są. Polonezem jechali. Polonezami jeżdżą. Z Bolesławca też jedzie jedna Nyska właśnie. Też tam moja szwagierka właśnie robi w fryzerstwie i też mi mówiła, że jej szef jedzie Nyską właśnie z Bolesławca. Tak mi powiedziała. Tam dokładnie też go nie znam, nie widziałem tej Nyski, ale tego, co mówiła tu właśnie dziennie skończyć. Dziękujemy Wam bardzo. Życzymy szerokiej drogi i bez awaryjnych postojów. No i pogody odpowiedniej i szczęścia. Dzięki. Do zobaczenia z powrotem. Ekipa z Wombolu pozdrawia widzów telewizji Łużyce. Dziękujemy!